Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu ogólnym na miesiąc maj bieżącego 2024 roku. Karty mam potasowane, za chwilę przejdziemy do rozkładu. Po rozkładzie wylosuję dla Was jedną kartę z afirmacją z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. Wylosujemy też jedną kartę z serii Klucz Anielski jako myśl na zakończenie tego rozkładu, ale zanim rozkład, tradycyjnie przypomnę, wiem, że już tego nie lubicie, stali widzowie, ale muszę to mówić dla nowych widzów, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, bo każdy z Was ma inne życie, inną jego historię, dlatego zawsze wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Zachęcam do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. No dobrze, to tyle. Już przekładam karty i zobaczymy, raczku, co tam ciekawego piękny, słoneczny maj dla Ciebie przygotował. Energia, z jaką raki wkroczą w miesiąc maj, to 9 buław. Kto lub co pomaga bądź przeszkadza? Rycerz mieczy. Wasze działania w miesiącu maju. Królowa denarów. Kto lub co odchodzi do przeszłości? Cesarzowa. O kim, o czym rak myśli? Co planuje na maj? Karta głupca. Połowa miesiąca. Gwiazda. Wasze nastawienie na tą sytuację, czyli tak zwane czynniki wewnętrzne. 5 buław. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. 3 denary. Obawy bądź nadzieje. 6 mieczy. Odbija się światło okna. Zazwyczaj w nocy dla Was nagrywam filmy, no teraz w dzień i no niestety słoneczko się tutaj odbija, ale damy radę. Koniec miesiąca. 8 buław. Super. Dzieje się, dzieje. No i as buław w tle. Sukcesy, moje kochane raki. Sukcesy. Dużo pracy. Fajna, atrakcyjna praca. Ludzie dookoła, którzy Was wspierają, motywują. Od połowy miesiąca naprawdę tutaj super. Zabłyśniecie jak ta gwiazda. Będziecie mogli spełniać swoje pasje, swoje marzenia. Realizować się w ulubionej pracy, w zajęciu. Brakuje Wam trochę motywacji, ale myślę, że ta motywacja przyjdzie z czasem. Takiego zapału troszeczkę. Gdzieś tam się kotłujecie sami ze sobą. Dlaczego jest ta 9 buław? Dlaczego jest Wam tak ciężko? Jesteście tacy ostrożni. Tutaj przy rycerzu mieczy może dotyczyć to wodnika, bliźniaka bądź wagi, mężczyzna po 30. Może chodzić o jakieś sprawy urzędowe, jakieś listy polecone, dokumenty, sprawy, które trzeba pozałatwiać. Zaraz dopowiemy. Dlaczego jest 9 buław? Bo jest arcykapłanka. Może studiujecie, moi kochani. Ciężko jest Wam na tym kierunku, który wybraliście. Może nosicie w sobie jakąś tajemnicę, a może jesteście właśnie ostrożni, dyskretni. Więc tutaj nie wiem, przed czymś się ukrywacie, raki, o kimś myślicie. O kimś z przeszłości. Może to dotyczy byłych partnerów bądź partnerki, ewentualnie myślicie o tym, żeby wrócić na studia. myślicie o tym, żeby wrócić do zawodu, który kiedyś wykonywaliście. Ogólnie zastanawiacie się intuicyjnie, też podejmujecie pewne kroki, co tu zrobić, żeby poprawić swoją sytuację na lepszą, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę, i od pracy zaczniemy. Więc tak jak powiedziałam, może być powrót na studia, powrót do wyuczonego zawodu, powrót do współpracy z kimś, z kim kiedyś jeszcze współpracowaliście, powrót do pomysłów i tematów, jeżeli chodzi o własną działalność gospodarczą, firmę, do takich tematów, które w przeszłości nie mogły być zrealizowane, a teraz być może mogą być. Więc tutaj niektóre raki będą, że tak powiem, coś kończyć, coś dopinać na przysłowiowy guzik i wracać do jakichś tematów. Wasze działania, królowa denarów. Praktyczna, pracowita, konkretna kobieta, która chce zarabiać pieniądze, która umie zarabiać pieniądze, która ma pomysł, jak zarabiać pieniądze, która chce podpisać korzystną umowę o pracę. Natomiast jeżeli macie pracę, chcecie awansować i być może te studia, te kwalifikacje, te certyfikaty, które chcecie zdobyć, bądź coś dokończyć. Wydaje mi się, że tu było coś w zawieszeniu, bo blokują Was jakieś kwestie urzędowe. Na przykład szef powie, no przynieś mi taki papierek, że masz te uprawnienia, ja Ci dam lepszą funkcję, lepsze stanowisko, a przez to będziesz lepiej zarabiać. Więc być może o coś takiego tutaj chodzi. Dobrze. Odchodzi cesarzowa do przeszłości. No, cesarzowa to był jakiś poziom, to było wygodne życie, to było być może też, była współpraca z jakąś kobietą, może w branży beauty, może w jakimś przedsiębiorstwie produkcyjnym, hodowlanym, może, moi kochani, właśnie medycyna estetyczna bądź coś takiego. Natomiast ta współpraca się zakończyła. Wydaje mi się, że Wy zrezygnowaliście z tej współpracy. Może być tak, że kiedyś mieliście swoją własną firmę i z jakichś powodów ją zawiesiliście bądź zamknęliście. Natomiast teraz albo szukacie pracy, to już Wam mówię, że znajdziecie tą pracę. Czekajcie na wiadomość. Ważna wiadomość będzie w połowie maja. A taka, która u Was uszczęśliwi, czyli zaakceptowanie jakiejś oferty, którą ktoś Wam złoży, będzie pod koniec maja. Pod koniec maja być może już zaczynacie pracę. Rozwój też kariery zawodowej u niektórych raków w pracy zdalnej, w pracy przez internet, w pracy w mediach. Może będziecie jakąś gwiazdą telewizji publicznej, może internetowej, nie wiem, kochani. Dobrze, dlaczego jest ta piątka buław? No, to jest Wasza karta, karta Księżyca Rak, więc no, wchodzą tutaj w grę emocje. Może chodzi o to, że no, bijecie się ciągle z myślami, macie taki konflikt wewnętrzny na zasadzie, że coś bym chciała zrobić, ale się wstydzę. Ale z natury jestem nieśmiała, ale z natury jestem dosyć taką skromną osobą. Czy ja sobie poradzę? No, będziecie tutaj jakby na świeczników, tak? Jeżeli wychodzicie gdzieś w media, w social media, gdzieś w jakąś branżę internetową, no to będziecie widoczni, tak? Pytanie, czy sobie z tym poradzicie. No boicie się też, żeby ktoś Was nie oszukał, nie okłamał. Natomiast cały czas tutaj walczycie ze swoimi przeczuciami i wiarą w swoje marzenia. Jakieś inspiracje może macie, może no gdzieś tam coś koliduje, ale musicie sami to ze sobą, że tak powiem, przerobić i no, podjąć właściwą decyzję, tak? Jeżeli to wiąże się z wyjazdem za granicę, no to być może, czy będziecie tęsknić na przykład za rodziną, tak? Za najbliższymi, zwłaszcza jeżeli jesteście na przykład już matkami, żonami, mężami, ojcami i ta rozłąka z rodziną byłaby naprawdę utrudnieniem. Ale pojawia się szansa, wykorzystajcie ją i walczcie o swoje marzenia. Likwidujcie chwilowe trudności, bo tutaj jest sukces. Praca własnych rąk, własne umiejętności, talent, pokazanie, że potrafię, zaufanie sobie. Bardzo dobra karta. O czym myślicie? Karta głupca. Zacząć coś od początku. Być może wyjechać w nowe miejsce, przeprowadzić się w nowe miejsce, tam gdzie mnie jeszcze nie było. Nowy projekt, nowa praca, nowe miejsce zamieszkania. Praca za granicą. Jeżeli już wiecie, że gdzieś będziecie dużo pracować, rzadko będziecie się widywać z rodziną, no to myślicie przede wszystkim o dzieciach, o relacjach z nimi, tak? Przyjaciele, rodzina, no właśnie, bliskość i równowaga emocjonalna. Szóstka kielichów jest to też jakby takie poczucie, że ktoś mnie akceptuje, że ktoś przyjmie moją ofertę, że ktoś będzie zadowolony z moich usług na przykład, tak? Że się komuś spodobam, współpraca ze mną, że to się przyjmie, że to będzie akceptowane. Tutaj jakiś nowy projekt, który rak chce wprowadzić. Połowa miesiąca karta gwiazdy, więc tak jak powiedziałam, będziecie się spełniać, realizować, otwiera się nowa droga do sukcesu przed Wami. Wreszcie znajdziecie cel, wreszcie znajdziecie to swoje 5 minut, na które czekaliście od dłuższego czasu, bo karta gwiazdy to jest no, moment, gdzie możemy zrealizować swoje najskrytsze marzenia. Ktoś zaakceptuje współpracę z Wami, więc tutaj mogą być prace na własny rachunek, ale też praca na etacie dla kogoś, tak? Na jakieś dobre wiadomości, świetna też współpraca z wodnikiem. Świetna współpraca z wodnikiem. Odbudowanie zaufania też do swoich talentów, do swoich umiejętności, zwłaszcza jeżeli kiedyś ktoś tam podciął Wam skrzydła. Jeżeli chodzi o naukę, kursy, szkolenia, studia, pójdzie Wam świetnie i będziecie mogli naprawdę uczyć się tego, co zawsze chcieliście. Więc tutaj ten kierunek wymarzony stoi przed Wami otworem. Z zewnątrz zwolnią się miejsca, bądź będą jakieś propozycje współpracy, tak? Być może trzeba zdać jakieś egzaminy. No praca, gdzie trzeba mieć jakieś kwalifikacje. Jeżeli szukacie pracy, bardzo dobra oferta pracy tutaj do Was idzie. Jesteście fachowcem i takiego fachowca poszukują. Możecie tutaj liczyć na długoletni kontrakt za bardzo dobre wynagrodzenie. No, obawiacie się wyjazdu, obawiacie się, co przyniesie przyszłość. Czy to jest dobry plan, czy to jest dobry projekt. Czy te zmiany są korzystne. Czy odnajdę się w pracy zdalnej przez internet, czy odnajdę się w kontakcie zdalnym z rodziną, z przyjaciółmi, tak? Czy wytrzymam tą rozłąkę, bo tutaj niektóre raki podpiszą jakiś kontrakt od 6 miesięcy do 3 lat. Ale naprawdę za bardzo dobre pieniądze i to by bardzo podniosło Waszą stopę życiową. Bardzo dobrze zrobiło dla Waszej rodziny, jeżeli chodzi o kwestie materialne. A potrzebujecie teraz pieniędzy. Natomiast też silne uczucie wiąże Was z bliskimi, którzy są dla Was najcenniejsi na świecie i w ogóle macie taką rodzinę, która blisko trzyma się zawsze razem. Te relacje są poprawne, dobre. No i no, będzie tęsknota, na pewno. Koniec miesiąca, ósemka buław, więc ruszają jakieś sprawy z miejsca, poznacie nowych ludzi. Odnowicie kontakty, będą dzwonić telefony, przychodzić maile, dużo nowych, fajnych wiadomości, zaproszenia na wszelkiego rodzaju rozmowy. No, w internecie to zrobicie po prostu wow, jedno wielkie. Więc ten projekt, ten pomysł, który chcecie zrealizować, przyjmie się bardzo i tutaj ogromny sukces zmierza w Waszym kierunku. Królowa buław. Atrakcyjna praca, fajna współpraca z kobietą spod znaku barana, lwa bądź strzelca, ale Wy będziecie postrzegane jako osoby atrakcyjne, Wy będziecie postrzegani jako osoby zorganizowane, przedsiębiorcze, zaradne, sprytne, radzące sobie w życiu. Taki podziw i nawet zazdrość troszeczkę, ale w takim pozytywnym aspekcie ze strony konkurencji, że no taka młoda, dajmy na to, a tak sobie radzi, tak? Albo no, z niczego, od zera, że tak powiem, tak jak tutaj ta karta głupca, tyle się dorobiła w tak krótkim czasie, że nikt jej nie pomagał, niczego tam, no bo czasami na starcie wiadomo, rodzice nam pomagają, jeżeli pochodzimy z zamożnej rodziny, prawda? No, te dzieci bądź te osoby, które mają jakiś taki start ułatwiony, bo mają wsparcie tych najbliższych, no to wiadomo, szybciej mogą jakieś tam szczyty osiągnąć, natomiast jeżeli faktycznie zaczynamy wszystko od zera, pracą swoich własnych rąk, swojemu talentowi, umiejętnościom, ciężkimi latami nauki i zdobywaniu tego wykształcenia, no to później ten sukces jeszcze bardziej smakuje, jeszcze bardziej jest podziwiany, doceniany przez osoby, które no, obserwowały cały czas tą Waszą ścieżkę na szczyt, tak, odnośnie tej kariery. Dobrze, więc kochani, tutaj idą sukcesy, rozwój firmy bądź awans na lepsze stanowisko, znalezienie fajnej pracy w fajnej firmie, gdzie będziecie mogli realizować swoje pasje, robić to, co lubicie i oczywiście współpracować w fajnym zespole. Co w związkach? W związkach widzę, że chce do Was wrócić były partner bądź partnerka spod znaku wodnika, wagi bądź bliźniąt. Myśli o Was, tęskni za Wami, może wysyła jakieś sygnały, jakieś tajemnicze wiadomości. Może byliście kiedyś razem, ale to się skończyło. Nawet mogliście być w związku małżeńskim. Natomiast rak teraz stawia na siebie. Jeżeli jesteście samotnym rodzicem wychowującym dzieci, teraz Wasi najbliżsi są dla Was najważniejsi. Wy, żeby im zapewnić byt, opierunek, tak, wyżywienie i tak dalej. I ich dobre samopoczucie, żeby po prostu były szczęśliwe, żeby niczego im nie brakowało. Czy tęsknisz, raku? Pewnie, że tęsknisz i myślisz. I czasami nawet jesteś zły na siebie, że nie możesz sobie jakoś usunąć z głowy tego byłego bądź byłej, ale wspomnienia wracają. To może dotyczyć raków, które były w długoletnim związku, nawet w 5 lat. Więc jest tam tęsknota, ale jest też takie, tutaj właśnie kolidują dwie takie energie. Z jednej strony czujecie się zdradzone, oszukane, w jakiś sposób wykorzystane, z drugiej strony wspaniałomyślnie to wybaczacie, pojawia się tęsknota i wspominamy tylko te miłe chwile, więc tutaj takie huśtawki też nastroju. Oczywiście to, że rak tęskni, nie pokazuje tego po sobie, zakłada maskę, mówi, że jest ok, że jest wszystko w porządku. O czym rak myśli? Jeżeli faktycznie były bądź była się dobija, no to zastanawiacie się, czy jeszcze będziecie razem, czy dać szansę. Niektóre raki, przepraszam, dadzą szansę, bo ten wodnik tutaj cały czas się pojawia. Ale pod warunkiem, że ta osoba będzie zorganizowana, znajdzie pracę. Musi udowodnić, że pracuje, bo wydaje mi się, że tutaj też były jakieś zgrzyty o pieniądze. Że to rak utrzymywał i zapewniał to dostatnie luksusowe życie, a tamta osoba sobie po prostu no, żyła na jej koszt. I była jakaś taka no, niezorganizowana, jeżeli chodzi o odpowiedzialność w kwestiach właśnie takich zawodowo-finansowych. Tutaj widzę, że się bardzo stara, będzie próbowała Wam to udowodnić. Rak się zastanawia, czy ten powrót coś zmieni i na jak długo. Czy znowuż będzie mógł rak myśleć, liczyć tylko na siebie, czy jednak no, jakieś tutaj propozycje ze strony byłej osoby padną. No na pewno będziecie tutaj rozmawiać i coś tam drgnie, ale czy wpuścicie byłego bądź byłą? Nie wiem tego jeszcze. Może w czerwcu się tutaj historia rozwinie. Na pewno wrócicie do normalnej konwersacji, rozmów, jeżeli byliście poblokowani, jakoś tam się nie odzywaliście i był jakiś taki no, mocny dystans między Wami. W stałych związkach odżyją emocje i uczucia. Widzę, że jest bardzo zazdrosny, niecierpliwy partner bądź partnerka, taki wybuchowy, arogancki, może czasami powiedzieć coś niemiłego, później się dopiero zreflektuje. Więc tutaj też ta osoba będzie chciała coś zrobić z tym. Jakaś terapia tutaj w tle. Leczenie też z nałogów być może. No, te raki, które przeszły jakiś rollercoaster tutaj ze swoim byłym bądź byłą, same musiały poddać się tutaj jakiejś terapii, żeby wyjść z depresji, ale sobie poradziliście. Widzę, że rak tutaj trochę ultimatum postawił. Słuchaj, albo się zmienisz, albo się definitywnie rozstajemy. Więc te raki, które są jeszcze w związku, na warunkowym kogoś tam trzymają, tak zwanym, za bardzo nie wierzą w tą poprawę, czują, że być może ta osoba znowu, że okłamuje, mówi to, co ma usłyszeć i tak dalej. No, doznają pozytywnego olśnienia, bo no, ta osoba stanie na wysokości zadania, żeby zdobyć Wasze serce, Waszą uwagę i już jej nie stracić. Więc jeżeli był jakiś kryzys w stałych relacjach, tutaj sytuacja się zmieni. Te pary, które od dłuższego czasu leczą się i starają o dziecko, w połowie maja, kochani, ciąża. Oj, jaka będzie radość, jak potwierdzicie ją na koniec maja. Więc, kochani, będzie dzidziuś. Zwłaszcza te raki, które chcą już w roli rodzica się spełnić, bądź są już rodzicami, tak? Tylko to będzie kolejne dziecko. Może drugie, może trzecie. Będzie dzidziuś w drodze. Nawet powiem Wam, że Wy będziecie podejrzewały, że dziecko już, że jesteście w ciąży. Wydaje mi się, że to będzie trzecie dziecko. No i oczywiście, czy sobie poradzicie, czy to, czy tamto, ale poradzicie sobie. Wszyscy bardzo na pewno się ucieszą. Zwłaszcza jakaś kobieta spod znaku barana, lwa bądź strzelca, która jest Waszą przyjaciółką, mamą, siostrą, zaoferuje pomoc w opiece nad dziećmi. Tutaj z pracą też się nie obawiajcie, jeżeli pójdziecie na wychowawcze, macierzyńskie, to możecie później śmiało wrócić do pracy. Dobrze, moi kochani. Co samotne raki? Poznacie kogoś przez internet bądź na jakiejś zorganizowanej imprezie w jakimś fajnym miejscu, może nawet w plenerze. Tańce, nie wiem, bądź jakaś impreza sportowa, jakiś festyn, event, nie wiem, nad wodą gdzieś, poznacie tą osobę. I to może być bardzo atrakcyjna osoba, wizualnie bardzo Wam odpowiadająca, no zaiskrzy, będzie chemia. A czy Wam będzie odpowiadała dalej, no to musicie po prostu poznać tą osobę. Ona też będzie Wami zainteresowana. Możecie tą osobę też poznać na jakichś szkoleniach, zawodach, kursach, coś takiego. Tam, gdzie w większej grupie się spotykacie, tak? Uczycie czegoś bądź coś ćwiczycie, praktykujecie. Jest asbuła, więc ktoś zwróci na Was uwagę, bądź Wy na pewno będziecie zwracać na siebie uwagę. Rak atrakcyjny, przystojny, pewny siebie, niezależny finansowo, ładnie zawsze się ubiera, ładnie pachnie, co tam jeszcze. No jest duszą towarzystwa, czyli nie jest osobą jakąś taką nieśmiałą, skrytą, tylko zawsze się uśmiechnie, zawsze wejdzie w jakąś pogadwędkę, nie boi się konfrontacji, tak? Pytanie, czy zakładacie maskę, czy faktycznie tacy jesteście? Wydaje mi się, że trochę zakładacie maskę, bo tak naprawdę raki są wrażliwe i bardzo szybko można je zranić, znajdując ich słaby jakiś punkt. Ale już chcielibyście z kimś być. Karta kochanków. Za byłym też tęsknicie. Jeżeli nie ma byłego, byłej, to samotne raki chciałyby już z kimś być. Chciałyby też rozwiać jakieś wątpliwości odnośnie jakiejś niejasnej sytuacji, która być może jest z osobą spod znaku byka, panny koziorożca, bliźniaka, wodnika, raka. Takie tutaj wychodzą mi energie. Dobrze, kochani, jeżeli chodzi o zdrowie, no może być ciąża, to raz. Dwa, jeżeli wybieracie się na jakieś operacje chirurgiczne, medycyna estetyczna, coś tam sobie wycinacie, poprawiacie, podnosicie, odsysacie, będziecie bardzo zadowolone z efektów. Boże, naprawdę, tutaj no, ósemka buław, królowa buław, gwiazda, no będziecie pięknie wyglądać i nawet niektóre raki będą żałować, że wcześniej sobie tego zabiegu nie zrobiły. Nie wiem, może operujecie sobie nos, może odstające uszy, może, nie wiem, jakieś odsysanie tłuszczu. Nie będę teraz wymieniać, bo wiecie, o co chodzi. Natomiast efekt będzie wow. Efekt będzie wow. Traficie na złotą rączkę. To jest być może starszy chirurg, który po prostu, no, można powiedzieć, zjadł zęby na tych zabiegach, któremu Wy się poddajecie. Jest perfekcjonistą. Jest tak pedantyczny w tym, co robi. Tak szczegółowy, tak dokładny, że po prostu, no, będziecie bardzo zadowolone. Więc tutaj dla wszystkich pań, które chcą sobie, bądź panów też oczywiście, poprawić urodę, czy tam przeszczep włosów, czy tam, no już mówię, nie będę wymieniać, będziecie bardzo, bardzo zadowoleni i te efekty już na koniec maja będzie widać. Więc tutaj super, moi kochani. Dobrze, jeżeli chcecie znaleźć mieszkanie, bądź chcecie kupić, sprzedać jakąś nieruchomość, fajna, atrakcyjna oferta pojawi się oczywiście przez biuro nieruchomości, więc tutaj no, z pośrednikiem będziecie mieli do czynienia, ale warto zwrócić na tą ofertę uwagę. Myślę, że nawet niektóre raki tutaj podpiszą jakąś przedwstępną umowę, jeżeli chodzi o mieszkanie, dom, kupno, sprzedaż. Albo Wy macie jakąś atrakcyjną ofertę do wystawienia, albo szukacie, to na pewno znajdziecie. Jeżeli wyjeżdżacie w miejsce, w którym jeszcze nie byliście, ewentualnie chcecie odwiedzić jakieś miejsce, w którym byliście jako dziecko, z którymi łączą Was miłe wspomnienia, no to pojedziecie tam i przeżyjecie cudowne chwile, naprawdę. Piękne miejsce, dużo zwiedzania, dużo atrakcji, dużo wspaniałych wspomnień, więc tutaj te raki, które gdzieś wybierają się w podróż w maju, zwłaszcza nad wodę, ale jakieś takie dzikie, nieodkryte też tereny, jakieś takie no, kontakt z naturą, coś pięknego, to super wrażenia i niezapomniane przeżycia. Powrót też do zdrowia po jakiejś rehabilitacji, ale chyba Waszych dzieci, które miały złamania, zwichnięcia, kontuzje, nogi, ręki, kości, tak ogólnie. Więc tutaj powrót do zdrowia po długim okresie rehabilitacji. Więc jeżeli nie mogliście znaleźć lekarza, bądź ciągle tam ktoś miał jakieś wątpliwości właśnie, traficie na specjalistę, który też tutaj no, tak poprowadzi Wasze dziecko, bądź jakiś rehabilitant, który właśnie zastosuje jakieś tutaj leczenie takie rehabilitacyjne i postawi Was albo Wasze dziecko na nogi, tak? Bo tu widzę powrót sprawności fizycznej, dobre winniki, dobre rokowania. No to mogła być kontuzja na przykład właśnie na jakichś treningach, na jakichś zawodach. Macie może małego sportowca w domu i gdzieś tam no jakaś stłuczka, ktoś tam wpadł na siebie i doszło do kontuzji, ale szybko się będzie leczyć i szybko rehabilitacja przyniesie tutaj stuprocentową sprawność, mogę tak śmiało powiedzieć. Dobrze, kochani, to tyle. Ze zdrowiem będziecie mieć energię, będziecie mieć siłę, więc tutaj nic jakiegoś takiego nieprzewidywalnego. No ciąża mi się tylko tutaj pojawia. I te pary, które walczyły z bezpłodnością, być może in vitro było już kilka razy. W maju zajdziecie w ciążę. W maju widzę ciążę. Dobrze, moi kochani, tak to będziecie zdrowi, pełni energii, witalności. Dobrze. Kieruje mną boska mądrość. Oczywiście, że tak, bez arcykapłanka, więc będziecie mieli takie przeczucia, wizje, prorocze sny, różne właśnie takie wskazówki, które będziecie wyłapywać. Będziecie wykorzystywać je tutaj w swoich projektach, w swoim życiu. Proszę bardzo, piękna karta. Oko opatrzności patrzy. Dziś boska mądrość pomaga mi podjąć najlepsze decyzje. Dzięki niej dążę do realizacji moich celów. Mam zapewnione bezpieczeństwo, więc kochani, w maju macie iść po prostu za ciosem. Będziecie mieli taką energię, taką pewność siebie, chęć przede wszystkim, zapał do tego, żeby coś osiągnąć, spełniać swoje marzenia, robić to, co lubicie, praca, w której się odnajdujecie, jakieś projekty, jakieś zadania. Naprawdę będziecie odnosić sukcesy i mało tego, będziecie bardzo tutaj podziwiani, chwaleni, doceniani za to, co robicie. I to jak coś tutaj w internecie rozpoczynacie, to naprawdę rzeszę fanów będziecie mieli, widzów, nie wiem, klientów, bo będziecie postrzegani jako atrakcyjna osoba, bądź Wasze produkty, wyroby będą atrakcyjne, Wasze usługi będą atrakcyjne. Jesteście postrzegani jako artysta, który ma natchnienia, który ma wizję, który no, jest dobry w tym, co robi. Więc nie wiem, co tutaj będziecie działać, ale odnosicie sukcesy. Tak samo w nauce. Świetnie Wam idą studia, egzaminy, sesje, obrony pracy, różne tutaj certyfikaty, licencje jakieś, szkolenia, kursy. No, działajcie, kochani, bo w maju naprawdę szczęście Wam sprzyja. Gwiazda Was chroni, jesteście bezpieczni. Nawet jak coś tam będzie nie tak, to spadniecie jak przysłowiowy kot na 4 łapy. Więc działajcie. I co anioły nam tu podpowiedzą? Dziękuj za dobro i pomnażaj je. Proszę bardzo. No właśnie, trzeba być wdzięcznym. Jak coś fajnego wyjdzie nam w życiu, bądźcie wdzięczni, podziękujcie Bogu bądź Wszechświatowi, no w zależności kto jaką ma wiarę, jakie nastawienie do tych spraw duchowych, bądźcie wdzięczni i proście dalej. Proście, a będzie Wam dane, zwłaszcza swojego anioła stróża. Ja to już mam przetestowane, kochani, zawsze przed snem. On po to przy Was siedzi, stoi, nie wiem, warty trzyma, żeby właśnie spełniać Wasze prośby. On od tego jest. I nawet jest mu smutno, jak Wy go czasami zapominacie, zaniedbujecie, nie rozmawiacie z nim. Poproście go. On ma moc, on ma specjalne umiejętności, dary, które czasami pomogą właśnie osiągnąć to, co niemożliwe. Więc proście, kochani anioła stróża, rozmawiajcie z nim, bo naprawdę czyni cuda w naszym życiu. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego, słonecznego, ciepłego maja, żeby te Wasze marzenia, plany, Wszystko się układało tak, jak to sobie zaplanowaliście. Oczywiście czytanie jest ogólne, więc może dla jednego raka, może dla kilku, ja tego nie wiem. Bierzcie tylko te karty, które Wam pasują, no i oczywiście odsłuchajcie znak ascendentalny, bo tam może coś być, co uzupełni to czytanie. Wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia, do kolejnego razu.